Cześć, dobry wieczór. Rozmawiam z Lublina, gdzie mieszkam i pracuję w Fundacji Wolności, która jest lokalną organizacją strażniczą. I jestem też członkiem sieci obywatelskiej Watchdog Polska. I bardzo się cieszę, że mogę Wam dzisiaj przedstawić swoje doświadczenia czy wiedzę związaną z kampanią wyborczą, z kodeksem wyborczym i z łamaniem przepisów w trakcie kampanii wyborczej i tym, jak można reagować. Bazuję tutaj na swoich doświadczeniach i praktyce. Uważam zresztą, że jeśli chodzi o wybory, to najciekawsze, co się dzieje i tam, gdzie może dojść do nieprawidłowości, które mają wpływ na wynik wyborów, to najwięcej takich rzeczy jest właśnie w okresie kampanii wyborczej przed dniem głosowania. I już udostępniam ekran. Okej, czy tę prezentację nazwałem pytająco, co robić, gdy kandydaci łamią kodeks wyborczy? Generalnie kodeks wyborczy w artykule 167 paragraf 1 mówi, że do zadań komisarza wyborczego należy, tam jest wymienione i pierwsza rzecz to jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego. Czy ja to rozumiem tak, że jeśli widzę jakieś nieprawidłowości, łamanie przepisów prawa wyborczego, na przykład w kampanii wyborczej, to mogę to zgłosić do komisarza wyborczego. To jest tutaj odpowiednim tutaj organem, który się tym zajmuje. No jest to powiedzmy najprostsze rozwiązanie. W prezentacji, którą też później będzie do udostępnienia, też jest link do wykazu wszystkich komisarzy wyborczych. Jest to rozwiązanie proste, aczkolwiek nie zawsze skuteczne. Ja miałem też takie doświadczenie z jednym z komisarzy wyborczych, który mi powiedział, że on to się skupia na przygotowaniu dniu wyborów, przez karty do głosowania, lokale wyborcze, komisje wyborcze i on tu nie ma czasu na tym, żeby się jeszcze zajmować tym, co się dzieje w kampanii wyborczej. I najlepiej to, żeby się zwracać do policji. I faktycznie nawet chyba PKW ostatnio w jakichś wytycznych wskazała, że jeśli widzimy nieprawidłowości, za które są sankcje karne, to żeby to zgłaszać od razu do Straży Miejskiej czy do policji. Natomiast to jest też ciekawe doświadczenie zgłosić taką sprawę do komisarza wyborczego. Ja chociażby w poprzednich wyborach samorządowych kilkanaście takich zawiadomień do komisarzy wyborczych zgłosiłem i z mojego doświadczenia najczęściej dzieje się jedna z dwóch rzeczy w takim przypadku. Pierwsza to komisarz przekazuje tą sprawę do policji, aby się nią zajęła. Może to być powiedzmy plus, no jeśli policja dostanie taką informację od organu, który odpowiada za organizację wyborów, no to może to wpływa na wagę tej sprawy. I tak się często zdarza, że komisarze to przekazują na policję, albo ewentualnie komisarz może nic nie zrobić, albo odpisać nam, że nic nie zrobi, albo żebyśmy to zgłosili, bo on nie ma na to możliwości, żeby coś tutaj zrobić. Więc później będę jeszcze szczegółowo opisywał. Najpierw trochę chciałem przedstawić teorię i przepisy. A właśnie, jeśli chodzi o zawiadomienie policji, to generalnie powinno się to zrobić osobiście, chociaż jest jakiś przepis, który mówi, że jeśli dokładnie opiszemy sprawę, to wtedy nie musimy być wzywani na zeznanie. Ale generalnie miałem już kilkanaście też takich zawiadomień na policję, przerobiłem, więc opowiem, jak to wygląda. Jeśli składamy takie zawiadomienie, możemy je złożyć. No teoretycznie nie wiem, możemy je wysłać, ale i tak nie, mailem, ale i tak zostaniemy wezwani przez policjanta na złożenie wyjaśnień na komisariacie, na co zajmuje tak przynajmniej pół godziny czasu, gdzie policjant spisuje nasze zeznania, czyli opisuje całą sytuację, więc to trochę czasu zabiera, trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości.
Można ewentualnie mieć jakieś zdjęcia, które wydrukowane, tak, które możemy zostawić, które potwierdzą te nieprawidłowości do wykroczenia. Natomiast trzeba pamiętać, że policjanci się nie znają na przepisach prawa wyborczego, nie są do tego przeszkoleni, nie ma specjalnych policjantów, którzy się zajmują kodeksem wyborczym. Najczęściej ta sprawa trafia do jakiegoś dzielnicowego, który na co dzień zajmuje się zupełnie innymi sprawami i oni zupełnie nie rozumieją przepisów, nie znają się na przepisach wyborczych i często niektóre sprawy trzeba im tłumaczyć, no nie wiem, jak krowie na rowie, tak, czy jak sąsiadowi. No, jakby ja tutaj nie winię ich jako osoby, tylko system, że po prostu nie ma do tego wyspecjalizowanych policjantów. No tak, ja musiałem kilka razy im szczegółowo tłumaczyć, na czym polegają nieprawidłowości. Ma obowiązek przyjąć od nas zawiadomienie, składamy jako świadek, ale aczkolwiek nie musimy, nie, widzieć tego naocznie, mogliśmy to na przykład zobaczyć w internecie i nie musimy tego zawiadomienia składać do tego komisariatu, który jest odpowiedni do tego miejsca, gdzie to zaszło, tak? Możemy to złożyć w dowolnym komisariacie. No, policja nas pouczy o składaniu fałszywych zeznań i odpowiedzialności. Dostajemy do podpisu oświadczenie. Przyjmuje od nas zawiadomienie. Dalej już policja zajmuje się tą sprawą już we własnym zakresie. Powinniśmy jeszcze dostać informację później o tym, jak ta sprawa się zakończyła. Zazwyczaj to jest po kilku tygodniach, czasem nawet po kilku miesiącach. Ja dostałem chyba ostatnio w lutym zawiadomienie o sprawie, którą zgłaszałem chyba we wrześniu albo w październiku z kampanii parlamentarnej. Wydawać by się mogło, że to jest dobre i skuteczne rozwiązanie, aczkolwiek z mojego doświadczenia nie. No, może plus jest taki, że policja może nie, wezwać na złożenie wyjaśnień czy zeznań nie, jakiegoś kandydata czy komitet wyborczy, co może by tak działać trochę pionizująco dla nich. Natomiast przez to, że policjanci nie znają się na tych przepisach i uważają, że na co dzień się zajmują ważniejszymi sprawami, a to jest jakaś dodatkowa robota, to często umarzają albo odmawiają wszczęcia w ogóle postępowania w tej sprawie, co powoduje, że no, tracimy czas, a jest to nie do końca skuteczne. Niestety tak to wygląda często w praktyce. I trzecia możliwość do rozważania w różnych sytuacjach to jest publiczne napiętnowanie lub nagłośnienie przypadku, kiedy to prawo wyborcze jest łamane. Czy to na przykład z wykorzystaniem no, lokalnych mediów, czy ogólnopolskich mediów, tak tradycyjnych, czy mediów społecznościowych. I też podam kilka przykładów, gdzie to wykorzystywałem. I może się o dziwo okazać to czasami bardzo, bardzo skutecznym rozwiązaniem. Tutaj przygotowując prezentację, też dzisiaj dostałem prośbę o to, żeby się odnieść do kilku kwestii. I jedną z nich to był właśnie link do artykułu z lokalnego portalu ze Świdnicy, który dotyczył promocji jednego z polityków kandydatów przez Koleje Dolnośląskie, tak, czy jakąś spółkę samorządową. No to jest to niestety częsty przypadek dotyczący promocji wizerunku polityka, który będzie kandydatem niebawem, czy w tak zwanej prekampanii wyborczej, albo polityka, który już jest kandydatem. Promocja jego wizerunku nie w ramach kampanii wyborczej ze środków Komitetu Wyborczego, tylko z jakichś innych środków, często środków publicznych, tak jak ten przypadek z koleją. Czy tutaj na dole pokazuje zdjęcia dwóch sytuacji z poprzednich wyborów samorządowych z Lublina,
gdzie po lewej jeden z radnych zamieścił sobie baner z informacją, że jest radnym i człowiekiem Lublina, tak akurat ze swoich pieniędzy, w okresie przed rozpoczęciem kampanii wyborczej, a po prawej inny z radnych z innego klubu, który był wojewódzkim komendantem ochotniczych chówców pracy. No i wtedy akurat te ochotnicze chówce pracy robiły kampanię zachęcającą młodzież do udziału w ich projekcie i to jest baner, który ma zachęcać do udziału w tym projekcie, gdzie no na 1/3 baneru jest wizerunek tego komendanta, który też był radnym wtedy i wkrótce miał zostać kandydatem do Rady Miasta. Niestety jakby przepisy i też jakby stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej jest takie, że te materiały, te, które są tutaj, nie są agitacją wyborczą, ponieważ one nie ma tutaj wezwania czy zachęty do głosowania na te osoby. Czyli można powiedzieć, że jest to tylko takie sprytne promowanie swojego wizerunku. I też miałem takie doświadczenie ze zgłaszaniem tychże materiałów. Więc o ile tutaj nie ma wezwania, czy jakichś nie ma ewidentnie elementów, które by świadczyły, że to jest agitacja wyborcza, no to tutaj jedyne, co możemy zrobić, to właśnie napiętnować to, czy publicznie wskazać, że jest to działanie nieetyczne, a jeśli jest finansowane ze środków publicznych, tak jak na przykład nie wiem, Koleje Dolnośląskie, czy tutaj te OHP, no to można zadać pytanie publicznie, tak, dlaczego jest tutaj promowany wizerunek osoby, tak, polityka, co wcale może się nie przysłużyć do promocji tych działań, które powinny być promowane. Tutaj już przykłady z tegorocznej kampanii wyborczej. Na górze po lewej starosta powiatu świdnickiego, Świdnik pod Lublinem, który akurat przed wyborami postanowił jako starosta zamieścić banery z informacją o tym, że zaprasza mieszkańców na swoje dyżury. No, nie ma tu też charakteru, powiedzmy, agitacji wyborczej. Na dole po lewej ulotka Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, zdaje się, zachęcająca do udziału w bezpłatnych kursach pierwszej pomocy, gdzie zaprasza Dariusz Litwiniuk, to jest przewodniczący Rady Społecznej. Tak, nie wiadomo, co ma przewodniczący Rady Społecznej Szpitala do kursów pierwszej pomocy, natomiast ten też pan jest obecnie kandydatem na prezydenta miasta. I przykład na dole po prawej to jest ulotka Środowiskowego Domu Samopomocy, który jest jednostką organizacyjną powiatu, która no, ulotki zrobiła informacyjne i na tych ulotkach jest marszałek województwa i starosta powiatu zachęcający do, czy promujący, tak, czy zachęcający do korzystania. Też no, dziwne, że ci panowie się znaleźli na ulotce, która jest skierowana do tych potencjalnych beneficjentów tego domu samopomocy. Ale tak jak mówię, trudno będzie nam wykazać, nie wiem, przed komisarzem wyborczym czy przed policją, że tu jest wprost jakieś złamanie kodeksu wyborczego. Jedyne, co wydaje mi się tutaj można z tym zrobić, to po pierwsze publicznie zadać pytanie o racjonalność takich wydatków, a po drugie, no, publicznie właśnie poprzez media tradycyjne albo społecznościowe napiętnować takie przypadki. I właśnie też zdarzają się reklamy czy artykuły sponsorowane w mediach, na przykład w gazetach, w mediach tradycyjnych, finansowane przez instytucje publiczne, które jak mają, wydaje się, że ich celem jest promocja określonych osób, a nie działalności tej instytucji. Tu jest przykład z gazety, artykuł sponsorowany z. To jest wydanie z piątku sprzed ciszy wyborczej z wyborów samorządowych w 2018, gdzie Urząd Marszałkowski taki artykuł sponsorowany opublikował, który dotyczył działań województwa lubelskiego na rzecz seniorów, wsparcia seniorów. No i dodano do tego zdjęcie
pani sekretarz województwa, która przypadkiem była też kandydatką w tych wyborach. Więc było kilka więcej też takich przykładów sytuacji, kiedy no, niby jest to jakiś materiał promujący działanie danej instytucji publicznej, ale jest tam nie, nazwisko, zdjęcie osoby kandydującej i zdaje się, że faktycznie on ma służyć promocji tej osoby. Tutaj zgłaszaliśmy też takie zawiadomienia na policję, natomiast policja tutaj nie dopatrzyła się wykroczenia czy przestępstwa z uwagi na to, że no, ten materiał nie miał charakteru agitacji wyborczej, tak? Czyli on nie zachęcał do głosowania na tą osobę. Czyli to było tylko takie sprytne wykorzystanie środków publicznych do promocji. Kolejna zasada, na którą chciałem zwrócić uwagę, która mówi o tym, że komitet wyborczy ma wyłączność do prowadzenia, w sensie finansowania swojej kampanii wyborczej. Artykuł 84, paragraf 1 kodeksu wyborczego, który mówi o tym, między innymi, że komitety wyborcze wykonują inne czynności wyborcze, w szczególności prowadzą na zasadach wyłączności kampanię wyborczą na rzecz kandydatów. Czyli nikt inny, jak Komitet Wyborczy X, to nikt inny nie może prowadzić kampanii wyborczej na rzecz kandydatów tegoż Komitetu Wyborczego X. I często dochodzi do takich ciekawych sytuacji. Na dole jest jeden z moich ulubionych przykładów, zdjęcie też z kampanii wyborczej z 2018 z miasta Zamościa, gdzie kandydat na prezydenta miasta, Andrzej Wnuk, zresztą w tym roku jest identyczna sytuacja, kandydat na prezydenta Zamościa, Andrzej Wnuk, był kandydatem Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, a jednocześnie zarejestrował swój komitet wyborczy, Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Wnuka, baner po lewej. No i w tym przypadku, jak mamy takie dwa banery, to właśnie dochodzi do naruszenia tego artykułu 84, paragraf 1 kodeksu wyborczego, ponieważ tutaj wizerunek, czyli kandydatura Andrzeja Wnuka jest promowana przez dwa komitety wyborcze. A ten artykuł mówi, że kampanię wyborczą, wyłączność na prowadzenie kampanii wyborczej ma tylko ten komitet, który zgłasza kandydata. Czyli to znaczy, że jeden komitet nie może udzielać poparcia innemu komitetowi, ani nie może informować o tym, że jest popierany przez inny komitet, czy nie może promować też innych kandydatów. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy dwa komitety wyborcze promują tą samą osobę. Akurat przykład bardzo wyrazisty, ponieważ tutaj polityk nazwał swoim imieniem komitet, a sam startuje z drugiego. W tym przypadku, jak zgłosiliśmy to do komisarza wyborczego, komisarz wyborczy, z tego co pamiętam, nakazał usunięcie tych banerów. Podobny przypadek mieliśmy też w Lublinie, kiedy kandydował do sejmiku zastępca prezydenta, a prezydent kandydował do Rady Miasta i na prezydenta z własnego komitetu. To były dwa różne. I zastępca prezydenta użył na swoich materiałach wyborczych informacji, że jest zastępcą prezydenta i podał imię i nazwisko Krzysztofa Żuka, co również po naszym zgłoszeniu zamazał jakby imię i nazwisko, ponieważ w ten sposób promował kandydata innego komitetu. Czyli mógł sobie napisać, że jest zastępcą prezydenta Lublina, ale nie mógł już napisać, że jest zastępcą prezydenta i wskazywać jego imię i nazwisko. Ok, teraz tutaj będzie opisany przypadek ze zgłoszeniem na policję. Też 2018 rok. Lokalny komitet wyborczy, który zgłaszał kandydatów na wójta i do rady gminy. Komitet Wyborczy Rozwój i Gospodarność. To jest fragment ich gazetki wyborczej, w których napisał, że a w wyborach do rady powiatu popieramy. I tutaj wymienieni kandydaci z innego komitetu wyborczego, jak widać, tak? I do sejmiku również z innego komitetu, tak? Czyli ten komitet, Rozwój i Gospodarność, w ramach swojego limitu wydatków na kampanię, tak, w ramach swojej kampanii, promował kandydatów innego komitetu, tak? Czyli za darmo zrobił im reklamę, co jest zakazane, bo tak jak mówiłem wcześniej, wyłączność na promocję kandydatów komitetów, w tym przypadku PiS, ma komitet wyborczy PiS, a nie może
mieć darmowej reklamy od kogo innego. I w związku z tą sytuacją wybraliśmy ścieżkę zawiadomienia komisarza wyborczego. Tutaj jest treść maila, który z wyjaśnieniem przedstawiłem komisarzowi wyborczemu. No, komisarz chyba zgodził się z tym, że doszło tutaj nie do nieprawidłowości, ale zawiadomił policję, tak jakby przekazał to moje zgłoszenie policji. I po jakimś czasie, tutaj nawet dość szybko, bo to było z października, początek października, a tu początek grudnia, czyli w zasadzie w ciągu 2 miesięcy policja przysłała tak powiadomienie do nas, że odmówiła wszczęcia dochodzenia. Tak, to już nawet nie pamiętam, jaki tutaj był powód, ale to jakby tylko potwierdza, że ta procedura przez zawiadomienie policji to jest dość trudna i mało efektywna. Natomiast można było inaczej. Tu jest przypadek z też małej gminy wiejskiej, też w województwie lubelskim, kiedy właśnie jeden w materiałach wyborczych, jeden z kandydatów, chyba kandydat na wójta, poinformował o tym, że popiera w wyborach do Rady Powiatu, tam wskazał chyba kandydatów, czyli inny komitet, tak? Czyli znowu nieodpłatnie zrobił im promocję. I to trafiło do komisarza wyborczego, który akurat podjął decyzję o tym, że jakby nakazał temu komitetowi kandydata na wójta wycofać te materiały wyborcze, to chyba były ulotki, tak? Czyli zakazał ich kolportażu. No, ciekawe rozwiązanie. Wydaje mi się, że no, powaga Urzędu Komisarza Wyborczego mogła spowodować, że było to skuteczne. Ale przynajmniej jakby była to reakcja w trakcie kampanii wyborczej, tak? No, no bo tutaj jak policja odpowie miesiąc po wyborach, to już niewiele wtedy można zrobić. Dalej, w związku z tym, że komitet wyborczy ma wyłączność do prowadzenia kampanii wyborczej, to znaczy, że nie można finansować kampanii ze środków innych niż pieniądze komitetu wyborczego, tak? Oczywista rzecz. Tutaj pewnie było o tym więcej mówione na webinarze z Fundacji Odpowiedzialna Polityka, bo się w tym specjalizuję. Tutaj mam przykład z dzisiaj, ponieważ można łatwo podpatrzeć w takim narzędziu jak Biblioteka Reklam Facebooka czy Google Ads Transparency reklamy społeczne, polityczne publikowane. I tu jest przykład z dzisiaj, który zauważyłem. Kandydat na burmistrza miasta Świdnik dość dużo reklam publikuje na Facebooku, tak, czy postów sponsorowanych. I tutaj na dole w czerwonej ramce jest zaznaczone, że one są opłacane. Tak, przez kogo? Powinien tutaj być komitet wyborczy wyborców, no i tak jak on się tam nazywa, tego kandydata. Natomiast to jest potwierdzenie, że jest to opłacane przez osobę fizyczną, czyli Facebook wystawia później jakieś rozliczenie, fakturę na tą osobę fizyczną, a nie na komitet wyborczy, więc no, jest duże prawdopodobieństwo, że to jest nieprawidłowe finansowanie, tak, kampanii wyborczej, nie przez komitet wyborczy. I w takim przypadku znowu to można próbować zgłosić do Facebooka, administracji Facebooka, tak? Można zgłosić do komisarza wyborczego na przykład. Tu pewnie będziemy, akurat tą konkretną sytuację pewnie będziemy zgłaszać do komisarza wyborczego. Dobra, dalej, żeby przejść, to chciałem przypomnieć, co to jest materiał wyborczy, co mówi o tym kodeks wyborczy. Że materiał wyborczy to jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony, utrwalony przekaz informacji, który ma związek z wyborami. Czyli wszystkie informacje, które wytworzy komitet wyborczy, też te, które są rozpowszechniane w internecie, stanowią również materiał wyborczy. Okej. To teraz, gdzie można. Okej, gdzie można umieszczać materiały wyborcze?
To jeszcze też jeden ważny przepis, który mówi o tym, jakie korzyści majątkowe nie ma, niefinansowe. No bo finansowe to wiadomo, można osoby mogą wpłacić na komitet wyborczy. A jakie niefinansowe może przyjmować komitet? Po pierwsze, może ktoś nieodpłatnie roznosić plakaty, czy rozwieszać plakaty, roznosić ulotki, osoba fizyczna. Może osoba fizyczna pomagać w drobnych, no, w pracach biurowych. Dzisiaj też miałem pytanie od jednego z komitetów wyborczych, czy osoba fizyczna może na przykład zmontować filmy tego komitetu. To, no, jeśli by to uznać za prace biurowe, to tak. Aczkolwiek no to chyba trzeba by się w to zagłębić. Może też wykorzystywać przedmioty i urządzenia, w tym na przykład samochód, który jest udostępniony nieodpłatnie przez osobę fizyczną. Może korzystać z udostępnionych nieodpłatnie miejsc do wywieszenia materiałów wyborczych, tak, banerów, plakatów i tak dalej. Czyli na płotach, balkonach, ścianach domów mieszkalnych, które należą do osób prywatnych, fizycznych, te materiały wyborcze mogą wisieć za zgodą tych osób. Tak, czy jest to na terenie prywatnym, w sensie należącym do osób prywatnych, to te materiały wyborcze mogą tam legalnie wisieć. Jeśli chodzi o materiały w pasie drogowym teraz, czyli to, czego jest pewnie, no to pewnie tych materiałów jest dużo, a może nawet najwięcej w kampanii wyborczej. No, to po pierwsze, pas drogowy to jest jakby nie tylko jezdnia, tylko ten grunt, który jest, na którym jezdnia się znajduje, czy też pobocze, chodnik, często też pas zieleni między chodnikiem a jezdnią jest również pasem drogowym. I tutaj przepisy mówią, że żeby zamieścić reklamę w tym pasie drogowym, tak jak na przykład tutaj na zdjęciu, tak, tuż przy chodniku, żeby zamieścić reklamę, to trzeba mieć zgodę i trzeba mieć uiszczoną opłatę u zarządcy drogi. No jeśli jest to droga, nie wiem, gminna, tak, nie wiem, chodnik gminy, droga gminna, to tym zarządcą jest dana gmina, gdzie no technicznie może administracyjnie tym zarządzać jakiś jednostka organizacyjna gminy albo wydział w urzędzie gminy czy w urzędzie miasta. Te stawki opłat, cóż, jak ciekawostka, uchwala Rada Gminy. Czyli tu możemy zweryfikować w takich przypadkach materiałów wyborczych w pasie drogowym, czy one stoją, znaczy czy są, czy jest na nie zgoda wyrażona i czy ta ilość ich i lokalizacja odpowiada temu, na co została wyrażona zgoda. Tutaj można złożyć chociażby wniosek o informację publiczną do zarządcy drogi, zapytać się o to, kto dostał zgodę, gdzie, ile powiedzmy materiałów wyborczych i powinniśmy taką informację otrzymać w trybie dostępu do informacji publicznej. My w Lublinie tu mamy taką dobrą współpracę z Zarządem Drogi Mostów, to jest jednostka organizacyjna miasta, gdzie zwróciliśmy się do nich o to, żeby co tydzień nam przesyłali informacje o wydanych zgodach na kolejne materiały wyborcze. Dzięki temu możemy sobie łatwo sprawdzić, czy ten baner, czy te płotki, które są przy drodze, zostały tam zamieszczone legalnie, tak, czy zostały zgłoszone i opłacone. W kampanii wyborczej, tej parlamentarnej, naliczyliśmy, zdaje się, ponad 120 banerów wyborczych, które były zamieszczone nielegalnie, tak, czyli nie były zgłoszone i opłacone. Jeśli widzimy takie materiały, które są w pasie drogowym, nielegalnie, tak, czy nieopłacone, no to możemy zgłosić do zarządcy drogi, on powinien nałożyć karę, zdaje się, że kara to jest dziesięciokrotność opłaty za zajęcie pasa drogowego. Tu jest właśnie przykład treści skargi, którą składaliśmy ze wskazaniem właśnie tych banerów wyborczych w poprzedniej parlamentarnej kampanii wyborczej. Chociaż najlepiej to pewnie robić na bieżąco, żeby było urzędnikom, tak, pracownikom tej jednostki
żeby było łatwiej to weryfikować. I to jest chyba najskuteczniejszy sposób, jeśli widzimy reklamy wyborcze właśnie w pasie drogowym zamieszczone nieopłacone. Ale mogą też być reklamy w pasie drogowym, być może nawet opłacone, chociaż to raczej pewnie się, no raczej jak urzędnicy wydają zgodę, to raczej chcą, żeby wskazać lokalizację i pewnie raczej by na to się nie zgodzili. Ale może się zdarzyć, że reklama stoi w pasie drogowym, a i tak tam nie powinna być z uwagi na to, że zagraża bezpieczeństwu na przykład przechodniów albo bezpieczeństwu w ruchu drogowym. I o tym mówi artykuł 110 kodeksu wyborczego, artykuł 110 paragraf 5, który wprost wskazuje, do kogo można zgłaszać, tak? Czyli do policji albo do straży miejskiej, jeśli widzimy materiały wyborcze, które zagrażają zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu przechodniów, czy bezpieczeństwu w ruchu drogowym, czyli na przykład zasłaniają widok na skrzyżowaniu, to możemy od razu zgłaszać to do policji czy straży miejskiej. Tutaj taki przykład właśnie na zdjęciu. Dalej, kolejne miejsce, gdzie raczej nie powinniśmy zobaczyć materiałów wyborczych, to są obiekty objęte ochroną konserwatorską, czyli wszelkiego rodzaju zabytki. Zgodnie z przepisami, aby zamieścić tam baner, trzeba mieć zgodę właściwego konserwatora zabytków. Tak, nie może to być powiatowy czy wojewódzki, to już musimy sprawdzić, w czyje właściwości ewentualnie chcemy to zweryfikować. Tutaj właśnie zdjęcia na dole, dwie sytuacje z kampanii parlamentarnej z Lublina, gdzie na zabytkach zostały zamieszczone banery wyborcze. W tym przypadku po lewej to było w piątek po południu, gdy w sobotę miałoby być tam spotkanie wyborcze po drugiej stronie tego budynku. Szybka interwencja telefoniczna do konserwatora zabytków, że zgody na to, z potwierdzeniem, że zgody na to nie wydał. No, co prawda zdjęto te banery na drugi dzień, natomiast właściciel kamienicy twierdził, że on nie wiedział, że potrzebuje zgody konserwatora. Po prawej stronie również zawiadamiałem konserwatora zabytków, potwierdzając, że to miejsce jest zabytkiem, tak, czyli tutaj, gdzie ten baner się znajduje, konserwator wezwał do usunięcia i według informacji z biura konserwatora ten baner został usunięty. Wydaje mi się, że raczej trudno będzie znaleźć konserwatora zabytków, który wyrazi zgodę na to, żeby zamieszczać banery wyborcze, reklamy wyborcze na zabytkach. Więc z dużą dozą pewności, jeśli gdzieś jest baner wyborczy na obiekcie, który jest w rejestrze zabytków, to jest tam niezgodnie, nielegalnie, tak? Bez zgody konserwatora. Z dużym prawdopodobieństwem. A właśnie, jak można podjąć taką interwencję? Więc można wysłać nawet maila do konserwatora zabytków, tutaj ze zdjęciem na przykład, tutaj tak jak ja pisałem w sprawie tamtego baneru, który był na wcześniejszym zdjęciu, i tutaj odpowiedź właśnie od konserwatora. Tak o tym, że właśnie napisał, zawiadomił komitet wyborczy, że musi niezwłocznie usunąć baner. Jeśli go nie usunie, to będą dalsze kroki administracyjne. No i wtedy komitet się wystraszył najpewniej i ten baner usunął. Nie można zamieszczać materiałów wyborczych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, co jest takim dość szerokim katalogiem. Kilka takich miejsc, które mi przychodzą do głowy, to jest na terenie administracji, urzędów administracji publicznej, samorządowej też. Przy czym należy przez to rozumieć nie tylko budynek, ale również cały teren, włącznie z ogrodzeniem. Czyli jeśli urząd gminy jest na dość dużej działce i jest ogrodzony, to nawet na ogrodzeniu tego urzędu nie można zamieszczać materiałów wyborczych. Na terenie szkół kodeks wyborczy zakazuje prowadzenia agitacji skierowanej do uczniów, czyli teoretycznie mógłbym sobie wyobrazić, że sytuację, że materiały wyborcze znajdują się tam w weekend, ale od poniedziałku już są zabrane,
Przy czym oczywiście musi być zgoda, no nie wiem, dyrektora szkoły, co też wątpię, że dyrektor by się zgodził na zamieszczenie materiałów wyborczych na terenie szkoły. No, na przykład nie można doczepiać się do znaków drogowych, tak, bo to też jest, wynika, zdaje się, z kodeksu wykroczeń, tak, że na znakach drogowych nie można zamieszczać żadnych reklam, czyli też reklam wyborczych. I tutaj przykład takiej sytuacji z poprzedniego roku, tak, 23, gdzie zastosowałem metodę zgłoszenia na policję. Baner wyborczy jednego z kandydatów zamieszczony na, no to jest, nie wiem, czy to jest znak drogowy, ale to jest na pewno tablica informacyjna dotycząca sfinansowania przebudowy drogi gminnej albo powiatowej chyba. No i oczywiście z pewnością na tej tablicy nie można wieszać reklam. Niestety policja tutaj nie wniosła sprawy o karanie, ponieważ nie wykryła sprawcy. Tak, baner został w międzyczasie usunięty. Ewentualnie inny, czyli inna, druga metoda, czyli napiętnowanie publicznej kandydata. Tu jest też podobna tablica, chociaż całkiem w innej miejscowości, do której się również podczepił kandydat na posła. Zastosowaliśmy tutaj inną metodę, czyli nie na policję, tylko publicznie napiętnować kandydata, tak, że zwróciliśmy się do niego na Facebooku swojej organizacji, oznaczyliśmy go, ale też na jego Facebooku napisaliśmy, czy no, zwróciliśmy uwagę właśnie na to, że nie można tutaj wieszać banerów. I co ciekawe, zdaje się, że dosłownie dzień później ten baner został usunięty przez sztab wyborczy tego kandydata najpewniej. Więc metoda skuteczna, tak, jeśli zależy nam na tym, żeby kandydaci przestrzegali tych przepisów. Agitacja wyborcza na terenie uniwersytetu, czy innym terenie prywatnym, tak, czy należącym do jakiejś instytucji, firmy, no to oczywiście wymaga, umieszczenie materiałów wyborczych wymaga zgody właściciela terenu, czy zarządcy terenu. I o ile chyba nie ma przepisu, który zakazywałby zamieszczenie materiałów wyborczych na terenie wyższej uczelni, chyba nie, no bo to nie jest chyba szkoła, o tyle śmiem wątpić, czy któraś uczelnia, czy któryś uniwersytet na przykład zgodziłby się na to, żeby reklamy wyborcze były na jego terenie. Tutaj przykład, dwa banery wyborcze na miasteczku akademickim UMCS-u w Lublinie. Wysłaliśmy, no, zawiadomiłem po prostu biuro rektora o tym, że są tam te banery, z pytaniem, czy zostały wydane zgody na to, i szybko odpowiedź na drugi dzień, że na terenie UMCS-u nie można prowadzić agitacji, zostały te materiały wyborcze usunięte. Więc czasem warto na przykład zawiadomić po prostu zarządcę, właściciela terenu o tym, że taka sytuacja ma miejsce, i to może odnieść szybki skutek. Kolejna kwestia to jest rozdzielenie funkcji publicznych od prowadzenia kampanii wyborczej. To jest, no, duży problem. Państwowa Komisja Wyborcza nawet kilka dni temu wydała taki apel w tej sprawie, który zwraca uwagę na to, żeby rozdzielić, nie wiem, funkcję na przykład burmistrza, wójta, prezydenta miasta od kandydata na ten urząd, gdzie zwraca uwagę między innymi, że nie wolno prowadzić agitacji wyborczej na stronach internetowych czy w mediach społecznościowych administrowanych przez urzędy. Czyli na profilu na przykład gminy X nie powinno być materiałów, które mają charakter agitacyjny, agitacji wyborczej. Natomiast, nie wiem, większy problem jest z profilami w mediach społecznościowych, na przykład urzędujących prezydentów, burmistrzów, wójtów, tak jako osób publicznych, bo często to są ich profile prywatne, nieurzędowe, których, no, z jednej strony informują o pracy w urzędzie, działalności w urzędzie, z drugiej strony prowadzą agitację wyborczą. To jest bardziej złożona kwestia, ponieważ formalnie te profile nie są prowadzone przez urzędy.
Można spróbować. My tak zrobiliśmy w tym roku, że zapytaliśmy się w wybranych miastach o wskazanie, kto prowadzi, jakie profile w mediach społecznościowych posiada dana gmina i kto je prowadzi, żeby przynajmniej w ten sposób zweryfikować, czy są to profile administrowane przez pracowników urzędu. Ale to rozdzielenie funkcji publicznych nie dotyczy tylko kandydatów, ale też osób, które miałyby się angażować w kampanię wyborczą. Czyli nie może być tak, że na przykład pracownicy urzędu w godzinach pracy będą prowadzić kampanię wyborczą. Tu jest też przykład ze zgłoszeniem znowu na policję z poprzedniej parlamentarnej kampanii wyborczej naszej, kiedy zawiadomiliśmy, że strażacy OSP, ale z wykorzystaniem służbowego samochodu w służbowych mundurach rozwieszają materiały wyborcze jednego z kandydatów. Więc jak nic jest to wykorzystanie tych zasobów publicznych, tak, funkcji publicznej do kampanii wyborczej. Niestety policja ustaliła, że tego czynu nie popełniono. Więc tutaj konsekwencji nie było. Również kwestią związaną z tym rozdzieleniem tego, co publiczne, od tego, co wyborcze, jest prowadzenie kampanii wyborczej z wykorzystaniem stron internetowych czy mediów samorządowych. Artykuł 108 kodeksu wyborczego zakazuje prowadzenia agitacji wyborczej na terenie administracji rządowej, samorządowej. Nie ma tu co prawda mowy o tym, że nie można prowadzić agitacji na, nie wiem, profilu urzędu w mediach społecznościowych, no ale to zdaniem komisji, Państwowej Komisji Wyborczej, należy domniemywać, że skoro nie można prowadzić agitacji na terenie urzędu administracji, to również we wszystkich mediach wydawanych przez urząd czy na stronach internetowych urzędu, i podobnie w gazetach, jeśli urząd ma swoją gazetę, to nie mogą się z nimi zajmować elementy agitacji wyborczej. Natomiast jest to, powiedzmy, obchodzone w ten sposób, jak tutaj gazeta Głos Świdnika, która jest wydawana przez jednostkę organizacyjną miasta Świdnik pod Lublinem, gdzie na ostatnie wydanie na pierwszej stronie tutaj chwalenie się urzędu, tak, tym, co zrobił, ze zdjęciem i z wypowiedziami zastępcy burmistrza. A dlaczego? Gdzie, no, o ile nie jest to, co formalnie nie jest to agitacja wyborcza, tak, bo to jest, nie wiem, sprawozdanie, tak, z kadencji, można powiedzieć. Ale co ciekawe, jest tu zastępca burmistrza, nie burmistrz. Całkiem przypadkiem burmistrz teraz nie kandyduje, natomiast jego zastępca kandyduje na urząd burmistrza. No a niestety jest to takie na tyle śliskie, że tutaj wydaje mi się, że trudno będzie wyciągnąć konsekwencje na drodze jakiejś administracyjnej czy sądowej, więc w tym przypadku zostaje ta metoda napiętnowania czy nagłośnienia takiego przypadku. I kończąc prezentację, tutaj są też linki do materiałów, które polecam. Szczególnie ciekawe są właśnie wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej, ponieważ nie wszystko da się zawrzeć w kodeksie wyborczym. Też do PKW dużo osób zgłasza się z różnymi uwagami czy pytaniami. Co jakiś czas PKW przedstawia czy publikuje takie wyjaśnienia, które uszczegółowiają pewne kwestie. Tutaj w tym miesiącu wręcz nawet opublikowane, szczególnie polecam, dotyczące finansowania kampanii wyborczej. Apel PKW dotyczący rozdzielenia pełnienia funkcji publicznych od kampanii wyborczej. A też polecam też świeżo opublikowany poradnik dla obserwatorów wydany przez Instytut Spraw Publicznych.